stronę hali gosienicowej. Tam mamy gubałóweczkę. Będzie kolejka zapiernicza. Za gubałóweczką jest Babia Góra, gdzie byliśmy w tym roku jakoś na zimę czy na wiosnę. Nie wiem, ale wiało wtedy bardzo. Po 80 km na godzinę był wiatr, z tego co pamiętam. Tutaj jest Giewont, gdzie byłem sam jakoś na wiosnę, ale jeszcze było w cholerę śniegu, pamiętam. W rakach się wchodziło. Tam jak jest ten zygzaczek taki, nie wiem czy będzie widać, ale może zooma zrobię na przy montażu. To tam normalnie w rakach sobie cisnąłem, bo śniegu było opór. No i na lewo od Giewontu Kopa Kondracka, gdzie miałem iść po Giewoncie, ale no warunki nie pozwoliły. Trzeba było się zbijać. Tutaj niebieski szlak, który prowadzi do Kuźnic. Tak samo jak ten, w którym wchodzę, czyli żółty szlak. Tam byłem przed chwilą, gdzie ten wydeptany placek. Trochę już idę w sumie. O, ponad godzinkę. Nic, trzeba lecieć dalej. Jesteśmy na hali. No pięknie, to jest po prostu pięknie. Teraz powoli na czarny staw. Gąsienicowy tam. Koło kościelca. W sensie na dół od kościelca. A potem sobie pocisnę bum na Kasprowy. Jest. Czarny staw. Czarny staw gąsienicowy. No i chwila przerwy. Zabracie mleko. Byliśmy tam z 2 miesiące temu. A tego bydlaka to do końca życia zapamiętam. 7.01.2022, 7 stycznia tego roku. Tędy wchodziliśmy. Na karp. A potem cyk na górę. Kościelec. Teraz patrzę. Mam zadziwiająco dobry czas. Bilet kupiłem 9.06 z 11.18. A tu według mapy mi pokazuje, że chwila, Kuźnice, cyk, na czarny staw. 2 godziny 50, a idę 2.10, czyli pół godziny zapasu, 6 kg osób za mną. Teraz sobie dodamy jeszcze Kasprowy. Kasprowego mamy niby 2 godziny. Bez Kuźnic, 2 godziny 10,
to będzie 13. Około 16 ma padać. Czyli jeszcze 3 godziny koło tam się chyba schodzi z Kasprowego do Kuźnic. Przynajmniej tyle się wchodzi, jak patrzyłem. Nie, 2 godzinki. Ale to nie zdążę obejść. Chciałem ogólnie z Kasprowego uderzyć tutaj na Przemęcz pod Kopą, na Kondradową i tu, ale o 20 mam pociąg. Jeszcze trzeba się dziś wykąpać, żeby nie być tym śmierdzącym w przedziale. Nie da rady. Kasprowy uderzamy w dół. Szczególnie, że ta pogoda ma się. Już się powoli pierniczy. Tam ładnie. Tu już widzę, że nawet na Kościelcu ludzie mają mleko. Ale zawrot pięknie, patrzcie. Orla Perth cała tam. Kozi Wierch. Wszystko, nic nie widać. Tu granaty. Czy tu granaty? Tu chyba granaty. Tu Kozi Wierch gdzieś. Tam gdzieś zawrot. A tam z tyłu idziemy na Świnicę za miesiąc. Ale to może z Kasprowego się uda nagrać, o ile chmury nie zakryją. Tam ludzie na karbie. Ale teraz w lato to się nie wchodzi tędy. Tak jak my wchodziliśmy w zimę tutaj tym żlebem. Tylko się tutaj wchodzi jakoś. O, tam jak idą ludzie. O, tam w góry mają Kościelce się wchodzi. Tędy szybciej, ale trochę niebezpiecznie. W lato te kamienie mogą... A już to w zimę lawina może zabić. No, ogólnie nigdzie nie jest bezpiecznie w górach. Jak siedziałem, to się zachmurzyło, a jak idę, to... To się rozchmurzyło. Idziemy na Kasprowej. Kuszą, ale nie wezmą mnie żywcem. Tam się wspinaliśmy po Kościelcu na szczyt. 7.01. Tydzień czy dwa później, może nawet i trzy, gościu spadł właśnie z tej strony. Z tej strony góry. Śmierć na miejscu. No jest. Nie było tak łatwo, jak się spodziewałem. Trochę już zadycha. Złapałem parę razy. Policja, jak jest za szybko, to mów. O, zobaczymy sobie widoczek. Nie, bo ja tędy nigdy nie żyliśmy. Tędy szliśmy, jesteś upadły. Tędy szliśmy. Tam czerwone wierchy. Tu już Słowacja chyba. Dobra. Tak jak znak pokazywał mniej więcej. Aczkolwiek... gdzieś tam sobie poleżałem z 15 minut, patrząc na Kościelec, na Świnicę, czyli kolejny cel za miesiąc. O tam.
dzisiaj buty sprawdzone. Będziemy cisnąć. Czy docelowo będziemy zaczynać stąd? I tu. I tam w chmury. Będzie fajnie. Nie wiem, czy jakieś piwka są niewalne. Zobaczymy, jakie kolejki. Nie ma tragedii. Karosy. A się pochwalę, bo mogę. Zostałem zasłużonym honorowym dawcą. I na przykład dzięki temu mam tańsze pociągi o 33%. Dzięki czemu mogę taniej sobie jeździć na przykład do Zakopanego. 9 deszek mi wyszło w obie strony. Myślę, że nawet nie jeźdźmy. Tyle nas wychodzi w sumie z... Jeździmy samochodem w czwórkę z parkingami, ze wszystkim. Tak rozkminiałem, że mało siebie nagrywałem. To się nagram, jak sobie piję Heinekena na Kasprowym. Będzie pamiątka. On mówi, weź tą kobietę, ja nie zdążam. Ale kto jak przeciąg? Ta Ania, tego Bogdana żona. No, ona ma taką kondycję. Tak. Ona zasługa. Też myślałem, że mam kondycję, a potem podszedłem pod Kasprowy, już tak nie myślę. A nie wiem czemu w sumie. Dostawy się już dobrze, teraz jakoś coś podupadłem trochę. Znowu stanowisko? Może po prostu za długą przerwę sobie zrobiłem na stawie. Tam z 30-40 minut posiedziałem. Też tą małą bombeczkę sobie walnąłem. Bardzo dobrą zresztą. Mi się wydaje, że trochę się rozleniwiłem. Ale ludzie bardzo mili. Zdjęcia robią. Jedną miałem akcję przy domku. Jak się wchodzi na gąsienicę, są te domki takie ładne. W ogóle ta panorama jest przepiękna. No i mówię do jakiejś pary, żeby mi fotki nie strzeliła właśnie kamerką, nie? A oni, że English. No ja do nich po English, że oni nie ponimają. No i onomatopeicznie i trochę gestykulacją wytłumaczyłem, co jest 5. Daliśmy radę. Dobra, pora iść na dół. Już chyba około 14, a około 16 gdzieś coś burze zapowiadali. Patrzymy na pogodę. Tam było przejrzyście, jak wchodziłem. Tutaj się tak zachmurzało, ale tutaj tak coś w tej Słowacji niby ciągnie, niby nie. Hago wie, jak to mówią. No i schodzimy. 2 godzinki teraz. Powoli, żeby kolan nie rozwalić. Do Kuźnic. A potem zobaczymy, co będzie dalej.
śpiący rycerz śpi, jak to mówią. Śpi i się nie rusza. Fajnie widać klasztor, który można minąć albo przejść koło niego, jak się idzie właśnie do hali Konradowej, do skroniska. No i będąc na Giewoncie sam, zszedłem sobie do skroniska. Tam coś zjadłem, minęło 10-15 minut i tam jest opał deszcz. No i cisnę do Kuźnic. Cały już zmoczony, zmęczony, przemoczony, zrezygnowany. Po środku lasu, po tych kamieniach mokrych, trzeba uważać na każdy krok, bo to gdzie się zabić. Jedzie taki zajebisty czarny pick-up, ale taki z amerykańskich filmów. Potężny samochód, potężny wóz. No i tak jedzie się, zbliża w moim kierunku. Leje cały czas. Ja patrzę, a tam dwie zakonnice z tego klasztoru. O, zdziwiłem się wtedy. Trzeba spierniczać, bo zaczęło grzmić. Może nie jakoś mega blisko, ale dzisiaj wszystkie chmury idą na północ. Czyli w tym kierunku, gdzie ja lecę. Cześć. Cześć. I po prostu zaraz tu może być impreza. A ja imprezy w górach nie chcę. Się idzie samemu takim lasem. Z taką mega brązową ściółką. Autentycznie wszystko wygląda jak niedźwiedź, nie? Bez kitu. A niedźwiadka też byśmy nie chcieli zobaczyć. Źle to wygląda. Przed chwilą to źle to brzmiało. Ale już widać koniec. Powoli. Widać też koniec moich kolan. Ale wolę pocierpieć dwa dni niż na przykład dostać piorunem czachę. No nie fajnie, nie fajnie by było. Wsadziłbym tu całą głowę bez kitu. Szukałem w Google, szukałem wszędzie. Czy gdzie ogarnąć jakiś prysznic? Taki publiczny, bo o 20 pociąga. Nie mam kwatery. A tu cyk. Słuchajcie, kulturka. Dwie dyszki zapłaciłem. Ręczniczek. Żel. Ładna toaleta. Trzeba się umyć, a potem iść zjeść. No właśnie, przed tym uciekałem. Brzmi jak cholera. Ciemno tam jest. Nad Giewontem. Ciekawe, mam jeszcze godzinę do pociągu. Nie wiem, czy zaraz nie zacznie lać. Zawsze można powiedzieć, Daniel, no przecież możesz się schować na dworcu. No, mógłbym. Ale dworzec w Zakopanem jest w remoncie, odkąd jest COVID. Wybuch, pandemia. Jakoś mi się nie śpieszy, żeby kończyć. Dobra, i za mną. Czekaj, bo ja mam dziurę tą wakę napakowaną.